Rudnicki telewizyjny kurier informacyjny Kamila Jamioł. Witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie naszego programu. 8 stycznia w Prudnickim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie organizacyjne młodzieży wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2020. Podczas spotkania prudniccy policjanci w rozmowie z wolontariuszami przypomnieli im najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas niedzielnego zbierania pieniędzy. Ponownie, iż mamy tylu młodych, chętnych, pozytywnie nakręconych ludzi, którzy chcą nadal się włączać w tą wspólną zabawę. Prawie wszystko mamy dopięte. Czyli tak, zacząłem mówić, że opanować punkty, następnie podzielić się, jeżeli chcecie, na dwie tury, bądź tylko rano, bądź do południa. O tym za chwileczkę szczegółowo pani Anna jeszcze przypomni, bo o tym żeśmy już mówili. Nasze panie policjantki, które są co roku z nami, powiedzą o tych warunkach bezpieczeństwa. Prudnik jest bezpieczny, ale licho nie śpi. I najważniejsze jest wasze zdrowie i bezpieczeństwo, nie te pieniążki zebrane. Ale o tym to będą one mówić. Natomiast my jeszcze to podpowiemy, że tak, tu na miejscu będzie ten sztab, natomiast na was liczymy, że po prostu no, będziecie aktywni w terenie. I tak jak mówiłem, nie być nachalnym, ale być aktywnym. To jest taka istotna, mała, ale ważna różnica. Nic na siłę, jeżeli ktoś jakikolwiek ma komentarz, nie podejmować tej rozmowy, bo my nie przekonamy tej innej osoby, która jest temu przeciwna. Więc tak, ja widzę, że tutaj większość z was to są osoby nieletnie. Takim wskazaniem jest, żeby osoba nieletnia testowała z osobą pełnoletnią. Ale jeśli takiej możliwości tu nie ma, to myślę, że tak zostaniecie dobrani, żeby taka osoba starsza z tą osobą młodszą chodziła i testowała. Fajnie by było, gdybyście chodzili w trójkę. To taka sugestia, żeby się nie rozchodzić, tak? Nie walczcie o to, że ja muszę zebrać więcej niż kolega czy koleżanka, bo wszyscy zbieramy na jeden wspólny cel i tak te pieniążki później zostaną razem policzone, żebyście byli obok siebie. Teraz ktoś rzuci koleżance, za chwilę podejdziemy razem i ktoś rzuci drugiej koleżance, tak? Nie róbcie tak, że o, ja idę tam, a ty idź tam i zostawiacie się sami. Dbajcie też o swoje bezpieczeństwo, bo różne sytuacje, jak wiemy, mogą być. Na szczęście odpukać u nas w poprzednich latach nie było takiej sytuacji, żeby komuś puszka została zabrana, ktoś napadł na was i tak dalej, ale różnie to może być, więc dbajcie też o swoje bezpieczeństwo. I ważna rzecz, jak już tak dojdzie do takiej sytuacji, to nie gonimy za puszką, nie biegniemy za nią, tylko dbajcie tylko i wyłącznie o swoje bezpieczeństwo. Na jaki numer dzwonimy? 112 najlepiej zadzwonić. I ważna rzecz, spróbujcie zapamiętać jak najwięcej cech identyfikacyjnych sprawcy, tak? Jak był ubrany, czy coś miał na głowie, jakiś tam kolor ubrania i tak dalej, i w którym kierunku mniej więcej się oddalił. Jak już będziecie dzwonić, bo te informacje dla nas też będą bardzo ważne i bardzo pomocne. To ja bym tylko chciała dodać, bo tutaj pani komisarz powiedziała o tym, żebyście nie dbali tak o tą puszkę, że jeżeli by się zdarzyło jakiekolwiek zagrożenie, to po prostu zostawcie tą puszkę. I dbajcie o siebie, uciekajcie w bezpieczne miejsce. Natomiast z puszką, puszce się nic nie stanie, a wam się może coś stać. Także lepiej stracić tą puszkę, ale żebyście byli cali i zdrowi. Tutaj o wasze bezpieczeństwo też będą dbali policjanci, którzy będą jeździli w patrolu i zapewne będziecie gdzieś tam ich mijać. I jeżeli cokolwiek wydałoby się wam podejrzane, mielibyście jakieś obawy, jakieś podejrzenia, cokolwiek, to zawsze taki patrol możecie zatrzymać i po prostu przekazać policjantom jakieś swoje uwagi. A w przeciwnym wypadku, gdyby się zdarzyło tak, że coś złego by się wam stało, to natychmiast dzwońcie. I dzwońcie najpierw na policję, a później do mamy czy taty. Koncept, który przygotował Kuba Brzeziński i Mariusz Wojczak, myślę, że zadowolą wasze gusta młodzieży młodszej, starszej, bo no to są takie bardziej właśnie wasze klimaty. Kto ma, zna swoje możliwości i chce, możecie się włączyć do biegu, który organizuje Prudnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, czyli policz się z cukrzycą, mało 3 kilometry. To nie jest, kochani, to nie jest bieg na miejsca. To jest bieg, który jest tylko sam dobrą intencją, czyli możecie no pobiec no dla takiej dobrej idei. Ja tylko wam zdradzę, że
No, będą losowane medale, które są wręczane podczas warszawskiego biegu. Będą losowane wejściówki na basen i jeszcze inne atrakcje. Także myślę, że te osoby, które się włączą i pobiegną w sobotę, to po prostu no, będą miały oprócz tego jeszcze jakieś dodatkowe, nie tylko gadżety, ale coś dla duszy i dla ciała. Co jeszcze? Liczymy na to, że wszyscy będziecie zdrowi, że w niedzielę się tutaj zjawicie w sztabie, pobierzecie puszki. Pamiętajcie o tych numerach na puszkach, które są do każdego z was przypisane i z tego się rozliczacie. To, co mówiły panie policjantki, bo ja zawsze optowałem za tym, żeby były 2-3 osoby. Raz, że bezpieczniej, a z drugiej strony sprawniej, bo jedna ma to puszkę, druga ma serduszka, a trzecia zaprasza. Nie? 9 stycznia w czwartek w Prudnickim Ośrodku Kultury odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe dla kombatantów, sybiraków i inwalidów wojennych z ziemi prudnickiej pod hasłem Hej Kolęda Kolęda. W czasie spotkania wystąpili wokaliści z dziecięcego studia piosenki z Prudnickiego Ośrodka Kultury pod kierunkiem Alicji Główki. Na spotkaniu obecni byli burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak, starosta powiatu prudnickiego Radosław Roszkowski oraz Stanisław Bogaczewicz, proboszcz z kościoła z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Witamy w tej sali reprezentacyjnej Ośrodka Kultury w imieniu starosty tego Prudnickiego i burmistrza Prudnika na kolejnym już 10. albo i 10. z rzędu spotkaniu kombatantów, sybiraków, inwalidów wojennych. Tradycja tych spotkań rozpoczęła się, proszę Państwa, jeszcze na Mickiewicza, a to było, przypuszczam, około 19 lat temu. Jest to trwa. I powiedzieliśmy sobie ze starostą rok temu, patrząc na tą skromną już ekipę kombatancką, inwalidzką i sybiracką, będziemy tak czynić, dokąd jesteśmy razem, bo to wam się należy, to tak szalej i skromnej. Ale może to właśnie przywilej nam dane przez opatrzność, iż potrafimy takie spotkania opłatkowe, noworoczne, a tak naprawdę wigilijne dla tej braci kombatanckiej organizować również w tym gronie. A co nas wszystkich łączy, a zwłaszcza Państwa? Łączą Was przede wszystkim korzenie, skąd pochodzicie. Trudy, a wręcz dramaty wojny i wreszcie los wygnańców, ale przede wszystkim wiara ojców. Jesteśmy tacy dzisiaj dzięki rodzicom. To oni zakorzenili w nas wiarę. Na pierwszym miejscu dla nich i dla Was zawsze był Bóg, honor i ojczyzna. Jezus z nieba, śnieżne gwiazdki, mięciuteńkie jak pierzyna, lecą wolno białe płatki, delikatne jak koronki, zaraz spadną do komina, na ulicę i na łąki. Zima jest po to, że spotykamy się dzisiaj, chociaż w coraz to mniejszym gronie. Moje życzenia świąteczne, noworoczne, bożonarodzeniowe, ale jeszcze trwamy w tym pięknym okresie, chciałbym jakby połączyć z postacią tego roku szczególną, a mianowicie prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, który 7 czerwca będzie w Warszawie beatyfikowany. Jednym ze słów, zdań, które on wypowiadał, a z których skorzystał ojciec Jan Góra do hymnu naszej szkoły, a zarazem takiej pieśni młodzieżowej, tylko orły szybują nad granią, to właśnie
Kardynał Stefan Wyszyński mówił do nas wszystkich, że trzeba nam szybować w tym życiu jak orły, wysoko, wspinać się coraz to wyżej. I dlatego nie biorę pod uwagę tutaj wieku, bo nie o wiek chodzi, ale o naszego ducha, o nasze wnętrze, o naszą wielką bliskość z Bogiem, z tym nowonarodzonym Jezusem Chrystusem, abyśmy się wspinali i wznosili jak te orły, aby szczyty naszych gór duchowości, naszej wiary, naszej miłości były jak największe, jak najpiękniejsze. Księże, proszę, panie dyrektorze, ale przede wszystkim już tak nielicznie przybyło grono kombatantów, sybiraków i osób powiązanych bardzo ściśle z historią naszego kraju, z jego kresami, jak też i z tą teraźniejszością tutaj na Śląsko-Polskim, na ziemi grudnickiej. Cieszę się, że mogę z Państwem ponownie się spotkać. Zaczęliśmy, o ile dobrze pamiętam, tą tradycję około 10, może 12 lat temu z poprzednim panem burmistrzem i pięknie kontynuujemy to dzięki woli obecnego burmistrza, pana dyrektora, ich pracowników. Nadal myślę, że bardzo to są potrzebne te spotkania, te doroczne, kiedy z jednej strony mamy możliwość wspólnego świętowania, przeżywania świąt Bożego Narodzenia, rozpoczynającego się nowego roku, ale z drugiej strony również jest ta możliwość czasami jakieś wysłuchania sugestii z Państwa strony, jakichś próśb, jakichś postulatów. Od tego jesteśmy, żeby te życzenia Państwa starać się spełniać. Nie zawsze jest to oczywiście możliwe, ale naszym obowiązkiem jest zawsze próbować Państwu ulżyć, Państwa losowi, pomóc w sprawach przyziemnych, w sprawach, które czasami są bardzo doskwierające, a często nie wymagają jakiegoś wielkiego zaangażowania finansowego, tylko gdzieś zabrakło przepływu informacji, czy być może czasem dobrej woli, pamięci naszej, więc jeśli mogliśmy pomóc, a gdzieś nie pomogliśmy, to ja serdecznie przepraszam za to. Na pewno będziemy starali się w ramach noworocznych postanowień z panem burmistrzem takich sytuacji unikać, czyli gdzie ta pomoc będzie możliwa, realna, to żeby zawsze Państwu udzielono. Drodzy Państwo, to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę tutaj z Państwem być. Pamiętam, jako mały człowiek uwielbiałem siadać z moimi dziadkami, z znajomymi, którzy do niego przychodzili i słuchać o tej historii, o której nie można było uczyć się w szkole. O tych trudnych losach moich dziadków, jak byli jeszcze dziećmi, o wojnie, o tym, że i to słowo mi zwrot do dzisiaj, chyba do końca życia będę pamiętał, nigdy wojny i głodu. Więc to były czasy trudne, czasy próby, czasy, kiedy człowiek stał się lepszym człowiekiem, ale czasy, kiedy człowiek stawał się wielkim potworem. Czasy, kiedy trzeba było decydować, co jest dla mnie ważniejsze, czy dobro narodu, czy dobro moich bliskich. I oby nigdy nie trzeba było dokonywać takich trudnych wyborów. Słowa Dmowskiego bardzo mi towarzyszą w moim życiu i w tym, co robię, który powiedział: jestem Polakiem i mam obowiązki polskie, wam towarzyszyły. Wyście wyrastali w tym czasie, kiedy te słowa były bardzo żywe, kiedy Polska odradzała się, kiedy Polska mieliście ten entuzjazm doznać na własnej skórze, kiedy ta Polska stawała się czymś namacalnym. Dzisiaj mamy wielki dar, dar wolności, dar samostanowienia o sobie. A my tego daru jako naród wielokrotnie nie potrafimy wykorzystać. Plujemy na swój naród, na ten naród, za który Państwa pokolenie przelewało krew. Wasze pokolenie walczyło tą wolność. Wy dzisiaj często milczycie i przyglądacie się z smutku, jak to wielkie dobro, którym jest naród, jest marnotrawione. Więc życzę wam, abyście na ten naród mogli patrzeć z dumą, żeby nasi obywatele mogli docenić, dojrzeć do tego, czym jest ojczyzna.
i jest to wartość jedna z najwyższych. Bóg, honor, ojczyzna. To są najważniejsze wartości. I o te wartości zawsze trzeba dbać, o te wartości trzeba zawsze zabiegać, te wartości trzeba pielęgnować. I życzę Wam i sobie, aby nasz naród był tak mądry, jaką mądrością wyście wykazali w tym młodym wieku. Byliście wtedy młodymi ludźmi. I nie patrząc na wszelkie zagrożenia, postawiliście na szali swoje życie, życie swoich bliskich, nad wartość wyższą, jaką był właśnie i jest naród, ojczyzna. Chciałem Wam za to podziękować jeszcze raz, bo jestem zaszczycony, że mogę tu z Państwem być. Życzę Wam dużo zdrowia i szczęścia i przede wszystkim długich, długich lat życia, abyśmy mogli się spotykać w tym gronie lub w gronie większym, bo wiem, że nie wszyscy dzisiaj dotarli, ale może w przyszłym roku uda się niektórym dotrzeć, którzy dzisiaj nie mogli dotrzeć. I no cóż, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, aby ten 2020 rok był nie gorszy od tego, który zakończyliśmy, a ciut lepszy. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa na kolejne imprezy, jakie proponuje Ośrodek Kultury w Prudniku, noworoczne, z kolędą, z pastorałką i przy naszym tradycyjnym opłatku. I tak 17 stycznia o godzinie 17 w sali reprezentacyjnej noworoczne spotkanie dla animatorów turystyki i krajoznawstwa PTTK Oddział Wschodni w Prudniku pod hasłem W Nowy Rok z kolędą. Program przygotowany przez Młodzieżowe Studio Piosenki Ośrodka Kultury oraz sekcję instrumentalną Interband. Spotkanie noworoczne organizuje PTTK Prudnik oraz Prudnicki Ośrodek Kultury. 19 stycznia natomiast zapraszamy wszystkich gorąco do naszego kościoła farnego, do świętego Michała o godzinie 17 na świąteczny koncert kolęd. Jest to już tradycja kilkunastu lat, kiedy wspólnie z księdzem proboszczem organizujemy takowe noworoczne spotkania, koncerty, kolęd. Co roku występuje inny znamienity chór, orkiestry, zespoły. W tym roku gościć będziemy chór Brosik Chorus z Brożca. Jest to impreza otwarta dla wszystkich chętnych. Organizuje Prudnicki Ośrodek Kultury i Parafia Świętego Michała Archanioła. Zapraszam wszystkich zgłodniałych kolęd, pastorałek i mniej znanych kolęd właśnie 19 stycznia o godzinie 17 do naszego kościoła farnego na świąteczny koncert kolęd. 21 stycznia o godzinie 17 w sali reprezentacyjnej Ośrodka Kultury kolejny koncert otwarty dla wszystkich chętnych. Będzie to tradycyjny koncert organizowany od lat, a realizowany przez chór Jutrzenka, który działa pod kierunkiem pana Marcina Lewickiego. Wystąpi również z instrumentalistami naszej prudnickiej szkoły muzycznej oraz chór parafialny przy kościele świętego Michała Archanioła w Prudniku pod kierunkiem Jana Rzymmy. Jest to, jak już wspomniałem, koncert otwarty dla wszystkich chętnych mieszkańców Prudnika. Zapraszam więc miłośników kolęd, pastorałek, pieśni właśnie takich noworocznych, świątecznych. 21 stycznia, godzina 17 do sali reprezentacyjnej Ośrodka Kultury. 23 stycznia o godzinie 16, tak nietypowo w sali reprezentacyjnej, noworoczne spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a w repertuarze przygotowane przez seniorów Jasełka. 23 stycznia, godzina 16. I 24 stycznia o godzinie 17 spotkanie noworoczno-opłatkowe dla członków i sympatyków NSZ Solidarność. Program artystyczny przygotowany przez Dziecięce Studio Piosenki POK. 25 stycznia kolejna propozycja otwarta dla wszystkich chętnych. O godzinie 18
w kościele Ojców Bonifratrów, koncert chóru Servi Domini Cantores, czyli śpiewający słudzy pańscy, w kościele pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła konwentu Bonifratrów w Prudniku. W programie tradycyjne i nieznane kolędy polskie oraz pieśni kościelne. Jest to koncert dla wszystkich chętnych mieszkańców Prudnika. Impreza ma charakter charytatywny. 25 stycznia, godzina 18, Kościół Ojców Bonifratrów. I 28 stycznia, Szanowni Państwo, już jedna z ostatnich imprez kolędniczo-noworocznych o godzinie 17 w sali reprezentacyjnej. Właśnie spotkanie pod hasłem, które od kilku lat przebiega właśnie pod taką nazwą. Ostatki kolędnicze, aby ostatni raz jeszcze naśpiewać się, nasłuchać naszych staropolskich kolęd. A będzie to koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Era Band oraz Młodzieżowego Studia Piosenki, a także i zaproszonych gości i oczywiście otwarty dla wszystkich chętnych mieszkańców Prudnika. Przypominam, 28 stycznia, godzina 17, sala reprezentacyjna, ostatki kolędnicze. I jeszcze jedno zaproszenie, 30 stycznia o godzinie 18 w sali kameralnej Ośrodka Kultury, noworoczny program artystyczno-publicystyczny z cyklu Dzień dobry, co słychać, prowadzony przez pana Marka Karpa. 30 stycznia, godzina 18. A Szanowni Państwo, w lutym zapraszamy na ogłaszaną wcześniej akcję zimową, czyli Wesoła Zima w Mieście dla dzieci z terenu gminy Prudnik, szkoły podstawowe klasy 1-6. Pierwszy turnus zimowiska 10-14 luty, drugi turnus zimowiska dochodzącego 17-21 luty. Zapraszam Państwa, dzieci, Waszych podopiecznych na tegoroczną akcję zimową Wesoła Zima w Mieście w Prudnickim Ośrodku Kultury. Miasto tkaczy szewców, tak nazywano Prudnik przed wiekami w nawiązaniu do najważniejszych zawodów, które były domeną mieszkańców. Największy rozkwit przemysłu tkackiego nastąpił w XIX i XX wieku, głównie za sprawą rodziny Franklów i Pinkusów, właścicieli jednej z największych fabryk tekstylnych w Europie. W tym celu udaliśmy się do Centrum Tradycji Tkackiej w Prudniku na spotkanie z Marcinem Husakiem, kierownikiem centrum, a tematem przewodnim był rozwój fabryki tekstylnej Frankel Pinkus. Znajdujemy się w Prudnickim Centrum Tradycji Tkackich oddziale Muzeum Ziemi Prudnickiej, które powołane zostało do życia w 2009 roku celem kultywowania pamięci o prudnickich rodach włókienniczych, ale nie tylko, bo nade wszystko o prudnickiej tradycji włókienniczej, której korzenie sięgają wieku XV, kiedy to książęta Mikołaj i Jan w Opolu wydają statut prudnickiego cechu płócienników. Jest dokładnie rok 1493. Natomiast nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, że jedną z najpiękniejszych kart w dziejach miasta zapisała działalność rodzin Franklów i Pinkusów. Rodzin prudnickich fabrykantów tekstylnych, a jednocześnie filantropów, którym miasto Prudnik zawdzięcza do dnia dzisiejszego swój wygląd architektoniczny, urbanistyczny, przekształcenia nie tylko gospodarcze, ale również kształtowanie świadomości społecznej, czy wreszcie wpływanie na rozwój nauki światowej. Ale abyśmy poprawnie ów proces zrozumieli, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo aż do roku 1562-63, a w zasadzie lat 60. XVI wieku, kiedy to na fali niechęci względem ludności żydowskiej, cesarz Rudolf II wydaje edykt, na mocy którego nakazuje Żydom śląskim opuścić miejscowości, w których do tej pory zamieszkiwali, i zmusza ich do emigracji. Niemniej ci mogą swobodnie osiedlać się w dwóch gminach na terenie Śląska. Na terenie Śląska Dolnego jest to Głogów, natomiast na terenie Śląska Górnego jest to Biała. Z czasem do owych dwóch gmin dołączy Brzeg Dolny, Wrocław i Osoblacha na Opawszczyźnie. Jednak spośród owych miejscowości najbardziej wyjątkowa będzie Biała. Cilcin Obeszlizien, Makumca Dik po hebrajsku, bowiem była to jedyna miejscowość w dziejach państwa niemieckiego, jedyne miasto, gdzie w 1782 roku, gdy w Białej panował hrabia Matuszka, ludność żydowska przekroczyła liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie na 1061 Żydów Białą, zamieszkiwało 961
chrześcijan. I stan owej izolacji od XVI wieku trwa aż do roku 1812, kiedy to na fali reform napoleońskich, reform Steina i Hardenberga, a przede wszystkim wielkiej dziury budżetowej, rodzi się dziura w budżecie państwa pruskiego, którą król pruski, Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern, nie bardzo wie jak zasypać, więc wpada na dwa pomysły. Pierwszym z nich jest to, aby przejąć na własność skarbu państwa wszystkie dobra kościelno-klasztorne na pruskim Śląsku. W związku z czym realizując owo postanowienie, wydaje edykt sekularyzacyjny w 1810 roku. Na jego mocy, co do zasady, wszystkie klasztory zostaną przejęte na własność skarbu państwa, sekularyzowane z wyłączeniem zakonów żeńskich, bowiem to one tradycyjnie zajmowały się szpitalnictwem, nauczycielstwem, opieką nad chorymi. I jeden zakon męski ocaleje, będzie to zakon Bonifratrów, który z Prudnikiem ściśle związany będzie od 1764 roku za sprawą pułkownika kirasjerów barona Friedricha Wilhelma von Rydera, beznadziejnie rannego w bitwie pod Freiburgiem, który szukając zdrowia, ocalenia, pomocy, spotyka się z probusem Martinim, bliżej niezidentyfikowanym zakonnikiem, związanym ściśle z kręgiem hrabiego Matuszki w Białej, któremu aplikował kurację. Wówczas, gdy panowie się spotykają, w zasadzie Ryder dostaje potrójną ścieżkę. Może nie robić nic, w związku z czym jak cierpiał, tak będzie cierpiał dalej. Może poddać się zabiegowi operacyjnemu, a wówczas droga jest podwójna. Albo mu się polepszy, aczkolwiek nie wyzdrowieje nigdy do końca, nie uzyska pełnej sprawności, albo mu się pogorszy, w wariancie ortodoksyjnym najzwyczajniej w świecie umrze. Jednak cierpiąc okrutnie, poddaje się zabiegowi w 1763 roku i kierowany wdzięcznością, będąc protestantem, sprowadza do Prudnika katolicki zakon Bonifratrów, bowiem jak się okazało, ów probus Martini pochodził z założonego w 1710 roku klasztoru we Wrocławiu. I w historii Bonifratrów w pewien sposób przejawia się duch prudnickiego ekumenizmu, dzisiaj w dużej mierze dla nas niezrozumiałego, niegdyś zupełnie oczywistego. Bowiem jak wspomniałem, to protestant sprowadza do Prudnika katolicki zakon, natomiast czasem szpital przyklasztorny wyposażony zostanie przez żydowskie rodziny Frenkel-Pinkus. Sekularyzacja jest jedną z dróg, które miały na celu zasypanie dziury budżetowej w budżecie państwa pruskiego. Druga natomiast droga prowadziła przez wydanie edyktu emancypacyjnego, kiedy w 1812 roku uobywatelniono, nadano obywatelstwo żydowskim mieszkańcom państwa pruskiego, a to spowodowało, że diaspora w Białej zaczyna się rozpierzchać. Żydzi zaczynają peregrynować po pobliskich miejscowościach śląskich, zaczynają szukać dla siebie lepszego i godniejszego miejsca osiedlenia się. I na tej kanwie w 1827 roku do Prudnika przybywa nikomu wówczas nieznany Żyd Samuel Frenkel, który na prudnickim rynku, w kamieniczce, gdzie dziś znajduje się ING Bank Śląski, zaczyna pierwotnie wynajmować pomieszczenia u Barbary i Wenzla Pulcerów w kamienicy, która niegdyś należała do niemalże legendarnego prudnickiego kupca Juliusa Friedlandera. Tam rozpoczyna swoją działalność, zakładając sklep. Sklep z wyrobami tekstylnymi, jak chciałaby literatura. W istocie faktem jest, że sprzedawał wyroby lniane, konopne, bawełniane, ale jego asortyment był nieporównywalnie szerszy, bo dość wspomnieć, że sprzedawał również parasolki, pachnidła, cynę, szkło śląskie, prawdopodobnie wyroby porcelanowe, do tego zabawki i szeroko pojętą tandetę. Dzisiaj nam się bardzo często wydaje, że tandeta jest synonimem badziewia, najzwyklejszego w świecie, natomiast nic bardziej mylnego. Tandeta to nic innego, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, ubrania z sieciówki. Czyli te ubrania, które miały rozmiar S, L, M, XL. Bowiem w XIX wieku propaganda krawiecka twierdziła, że ubrania, które nie są szyte na miarę, na człowieku nie leżą.
Dawniej zatem sądzono, że ubrania z sieciówki bardziej nie leżą niż leżą. My dzisiaj sądzimy zupełnie odwrotnie, że one jednak bardziej leżą niż nie leżą. Stąd też tandeta nie jest synonimem słabej jakości odzieży, natomiast jest synonimem odzieży, która nie leży idealnie na człowieku, przynajmniej w myśl teorii, czy w myśl poglądów XIX wieku. Samuel rozpoczyna swoją działalność od małego sklepu, ale cały czas marzy o tym, czy planuje, aby przedsiębiorstwo swoje rozwijać. Dlatego też w krótkim czasie kupuje 2 krosna, dokupuje następne 2, przekształca sklep w przedsiębiorstwo nakładcze, a do tego już tylko jeden krok, aby uruchomić fabrykę. Samuel Frenkel Fabrik, która w przededniu I wojny światowej będzie największą fabryką tekstylną w Dziejach Śląska. Jedną z największych w dziejach Europy, a pod względem zbytu wyrobu gotowego jedną z najlepszych i najsłynniejszych marek w dziejach świata. Tutaj dość wspomnieć, że zgodnie z prudnicką tradycją tekstylną, zgodnie z przekazem, na poły legendarnym, na poły rzeczywistym, nasze wyroby w 1912 roku miały pójść na dno razem z Titanikiem. Trudno tą informację zweryfikować, w związku z czym jest ona bardziej legendarna, bardziej ma pokazywać potęgę zakładu, splendor zakładu, bo oznaczałaby ona nie mniej, nie więcej jak tyle, że jeżeli jest prawdą, to pod względem jakości wyrobu pokonaliśmy słynne fabryki w brytyjskim Manchesterze, które uchodziły za kolebkę przemysłu włókienniczego w Europie. Samuel, rozwijając swoje przedsiębiorstwo, na samym początku działalności wydawać by się mogło, że nie ma jakichkolwiek szans, ponieważ w Prudniku działał już niemalże legendarny tkacz śląski August Till, który do miasta przyjeżdża 4 lata przed Samuelem Frenklem w 1823 roku i pozyskuje pierwsze krosna żakarda. On sam urodził się w Królowych koło Głubczyc i był absolwentem wiedeńskiej szkoły tkackiej. Ale Samuel Frenkel jako przedsiębiorczy Żyd nie myśli nad tym, co August Till ma. On się bardziej zastanawia nad tym, czego Augustowi Tillowi brakuje. I dochodzi do kapitalnego przeświadczenia, że Till ma niemalże kompletną linię produkcyjną z wyłączeniem ostatniej fazy produkcji, a zatem apretury, która odpowiadała za proces uszlachetniania tkanin. Brakuje mu nowoczesnej bielarni chemicznej i brakuje mu wreszcie maszyny do wybijania wzorów do krosna żakarda. W związku z czym panowie rozpoczynają konkurencję między sobą i sam Samuel, nie mogąc sprostać pozycji Augusta Tilla, najprawdopodobniej zawiązuje pierwszą spółkę, do której wciąga małych, drobnych, prudnickich, żydowskich przedsiębiorców, między innymi Izaka Mokrauera i Heinricha Borkerta. Oni razem w 1847 roku wznoszą najpewniej pierwszy budynek fabryczny przy dzisiejszym zbiegu ulicy Niskiej i Ogrodowej. Tam budują magiel i suszarnię, która daje początek do rozwoju przedsiębiorstwa w miejscu, w którym znajduje się, w którym zabudowania fabryczne pozostały do dnia dzisiejszego. Ale aby uzmysłowić sobie, jakiej skali było to przedsiębiorstwo, przede wszystkim w przededniu I wojny światowej, kiedy stoi u szczytu swojego rozwoju, zdajmy sobie sprawę, że gdy miasto liczy 18 tysięcy mieszkańców, w fabryce pracuje około 4,5 tysiąca osób. Oczywiście nie są to tylko i wyłącznie prudniczanie, są to osoby, które przyjeżdżają również z pobliskich wiosek, ale statystycznie, gdybyśmy przyjęli, że są to prudniczanie, niech te 4,5 tysiąca osób ma małżonka na utrzymaniu i jedno dziecko, to z prostej rachuby wyjdzie nam, że 70% ludności Prudnika utrzymywało się z fabryki. Jednocześnie sama fabryka była fabryką samowystarczalną, ponieważ uzależniona była de facto tylko i wyłącznie od surowca, a głównie produkowano z lnu. 30% to jedynie była bawełna. Natomiast
Same budynki fabryczne pokazują nam splendor i potęgę przedsiębiorstwa, bo oprócz wspomnianego przeze mnie magla i suszarni, wybudowano biurowiec, wybudowano gotowalnię, pralnię, apreturę, suszarnię, nakrapialnię, nowy magiel, Betling Mills, a zatem ciąg wykańczający do tkanin i merceryzacyjny ciąg, również uszlachetniający tkaniny, ten drugi wybudowany w latach 20. XX wieku. Do tego wszystkiego w 1867 roku wybudowano tkalnię mechaniczną i można starą tkalnię mechaniczną, czyli powojenną wykańczalnię. I zadać można sobie zasadnicze pytanie, czym zatem było przedsiębiorstwo Samuela Frankla przez pierwsze 20 lat jego istnienia, pomiędzy 1847 a 1867 rokiem, kiedy wybudowano tkalnię mechaniczną. W istocie była to manufaktura. Nie była to fabryka, ponieważ główny element procesu produkcji, jakim jest tkanie, cały czas oparty był na pracy ręcznej. Było to zatem przedsiębiorstwo pracujące metodą nakładu. Tkacze prudniccy i spod prudnickich wiosek produkowali płótna na ręcznych krosnach, dostarczali je do prudnika, tutaj one ulegały wykończeniu i sprzedaży na rynek. To jest jednocześnie klucz do zrozumienia przejęcia przedsiębiorstwa Augusta Tilla, bowiem sam Till produkował w istocie półprodukty, a Samuel Frankel, wznosząc w 1847 roku pierwszy budynek fabryczny, magiel i suszarnię, zaczynał niejako produkcję od końca. Miał ostatnią fazę produkcyjną, ale ruch w istocie był genialny, ponieważ gdy Till produkował produkty niewykończone, ten przechwytywał, skupywał od niego półprodukty, wykańczał i puszczał na rynek. Ruch był do tego stopnia perfekcyjny, że w 1855 roku na pewno Samuel Frankel posiadał już bielarnię i posiadał maszynę wzorcującą do krosna żakarda, wybijającą własne jego wzory. A o Auguście Tillu kronikarz miejski prudnika wspomniał już tylko raz. Napisał, że wyjechał do Wrocławia, gdzie umarł w skrajnej nędzy i totalnym zapomnieniu. Zwycięstwo Frankla było zupełne, ale była to tylko manufaktura, którą w roku 1867, budując starą tkalnię mechaniczną, rozwinięto do rangi fabryki. I można zadać sobie kolejne pytanie. Dlaczego dopiero w tym roku manufakturę przekształcono na fabrykę? Nam się bowiem bardzo często wydaje, że wiek XIX to jest taki specyficzny czas, kiedy mężczyźni pracują, kobiety natomiast siedzą w domu i zajmują się dziećmi. W Polsce może tak, na Śląsku raczej nie, w Prudniku praktycznie nie. Ponieważ wiek XIX to jest wiek chronicznych wojen w państwie pruskim. Wojny prusko-duńskie, prusko-austriackie, prusko-francuskie, prowadzące ostatecznie do zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus w 1871 roku, powodują, że mężczyźni są w koszarach, na poligonie, na wojnie albo już po wszystkim są inwalidami wojennymi. W związku z czym niedobór produkcyjny, którego nie były w stanie uzupełnić kobiety, zajmując miejsce mężczyzn, tkając na ręcznych krosnach, należało uzupełnić pracą maszyn. W związku z czym w 1867 roku podjęto decyzję o wzniesieniu nowej tkalni mechanicznej, starej tkalni mechanicznej, a w ślad za tym w 1896 roku, czy jak wolą niektórzy inni, w 1900 roku ukończono budowę nowej tkalni mechanicznej po drugiej stronie ulicy Nyskiej z charakterystyczną neogotycką wieżą ciśnień, która dostarczała wody pod ciśnieniem, która chociażby niezbędna była w procesie farbowania tkanin. Jest to największa hala produkcyjna, ponieważ ma ponad hektar powierzchni. Natomiast obok niej dzisiejsze budynki Henniges Automotive. Choć wydawać by się mogło, że to kolejna z hal produkcyjnych, w czasach niemieckich znajdował się tam socjal pracowniczy. A zatem bufet, stołówka, przebieralnia, prysznice, czy wreszcie w okresie letnim linia butelkująca wodę gazowaną. Bo jednym z ważniejszych problemów fabryki były szedowe dachy. A zatem dachy szklane o odpowiedniej orientacji, które dawały tkaczowi dużo światła, ułatwiając mu produkcję, ale miały one też zasadniczą wadę. Grzanie tego w zimie to dosłowna para w gwizdek, ponieważ ciepło bardzo szybko uciekało, natomiast tkacz niejednokrotnie miał zgrabiałe ręce, pracując w temperaturze 13 i 14 stopni, kiedy doskonale wiemy, że aby przepleść linię wątku przez linię osnowy, czy nawlec ją na czółenko tkackie,
Należy mieć sprawne ręce, sprawne palce, natomiast te niejednokrotnie były zgrabiałe. Natomiast w lecie pracowało się niemalże jak w szklarni, w związku z czym też, aby złagodzić skutki warunków pracy, niekorzystnych, trudnych, ciężkich, rodzina fabrykantów tekstylnych starała się udogodnić proces produkcji, chociażby przez dostarczanie pracownikom wody gazowanej. Jednocześnie celowi zminimalizowania możliwości wybuchu buntu robotniczego, które na Śląsku były powszechne, natomiast które w Prudniku nigdy się nie wydarzyły, była przede wszystkim godna pensja, godne warunki pracy i płacy. Warto zapamiętać, że w przededniu I wojny światowej pracownik tekstylny na Śląsku na jedną markę pracował 3 dni. W Prudniku zarabiał 3 marki dziennie, co powoduje, że w skali tygodnia zarabiał około 24 marek, w skali miesiąca niecałą setkę, natomiast w skali roku łącznie z premiami było to około 1200 marek. A zatem pensja, jak na owe czasy, bardzo, bardzo godna. Ale jak spojrzymy na wartość przedsiębiorstwa, były to w zasadzie drobne sumy, ponieważ w przededniu I wojny światowej samo prudnickie przedsiębiorstwo warte było 29,5 miliona marek niemieckich. Nie dziwi zatem fakt, że kiedy prudniczanie podjęli w 1842 roku decyzję, aby wznieść łaźnię miejską, kiedy w 1842 roku zaczęto zamyślać o wznoszeniu łaźni miejskiej, a pod koniec XIX wieku podjęto ostateczną decyzję o jej wzniesieniu, wiadomo było, że potrzeba 250 tysięcy marek na wzniesienie obiektu wzorowanego na słynnej łaźni w niemieckim Wittlimburgu. Oszczędzając, prudniczanie zgromadzili jedynie 30 tysięcy marek z wymaganej sumy. Dlatego też delegacja władz miejskich udała się do przedstawicieli prudnickich fabrykantów Alberta Arona, Frankla Emanuela, Frankla i Józefa Pinkusa, którzy przysłowiowo otwierając szufladę wyjęli całą resztę brakującej sumy. Wydawać by się mogło, że kwota była astronomiczna. Ponad 220 tysięcy marek, które zostały przekazane na cel wybudowania łaźni. Jednak de facto kwota była w dużej mierze kosmetyczna, bowiem przy wartości przedsiębiorstwa były to, mówiąc kolokwialnie, drobne grosze. Ale zaangażowanie filantropijne rodziny powodowało, że w Prudniku malało ryzyko wybuchu niepokojów społecznych nawet w dobie wielkiego kryzysu gospodarczego po I wojnie światowej. Ale już kiedy przedsiębiorstwo się rozwijało, kiedy zaczęła rozwijać się firma, Samuel Frankel stanął przed wielkim wyzwaniem, które moglibyśmy kolokwialnie nazwać klęską rodzaju. Ponieważ tylko z jedną żoną, której pozostał wierny do końca życia, Ernestine Polke, doczekał się 14 dzieci. W związku z czym, gdybyśmy przyjęli, że z tej 14 przeżyje 10, a dzietność w rodzinie żydowskiej utrzyma się przez kolejne pokolenia, to musielibyśmy przyjąć, że w pokoleniu dzieci Samuela Frankla byłoby 10 współwłaścicieli fabryki. W pokoleniu wnuków 100, w pokoleniu prawnuków 1000. W związku z czym sam Samuel, jak on swoich następców, wyznacza 4 synów: Alberta, Arona, Abrahama, Emanuela i Hermana, a z czasem do nich, za sprawą małżeństwa z Augustą Pinkus, z Augustą Frankel, dołącza Józef Pinkus. I to tak naprawdę włączenie do spółki zięcia Józefa Pinkusa stało się klucz do rozwoju przedsiębiorstwa, jego dynamicznego wzrostu na początku, na przełomie XIX i XX wieku. Bowiem Samuel miał wszystko, więc był człowiekiem bardzo zachowawczym. Józef Pinkus, nie mając nic, wywodząc się z ubogiej, niskiej rodziny, która z przemysłem tekstylnym nie miała nic wspólnego, być może poza tym, że byli handlarzami przędzą, był totalnym ryzykantem. W związku z czym, łącząc zachowawczość z ryzykiem, zawsze udawało im się wypracować złoty środek, co dawało asumpt do rozwoju przedsiębiorstwa i jego dynamicznego wzrostu. Dziś jednak Prudnik to nie tylko przedsiębiorstwo, to nie tylko zabudowania Samuel Frankel Landwandfabrik, ale to także gro budynków, obiektów, które do dnia dzisiejszego służą Prudnikowi, wzniesionych na polu filantropijnej działalności Samuela Frankla i
pięciu w zasadzie jego następców. Bo dość wspomnieć, że jego synowie wznoszą swoje wille włókiennicze w czasie, gdy Samuel Fraenkel pozostaje wierny pierwotnemu miejscu, do którego w Prudniku przybył. Kamienicy na prudnickim rynku, której z czasem stał się współwłaścicielem. W niej również umiera w 1881 roku. Spośród czterech jego synów pierwszy willę swoją włókienniczą wzniósł Emanuel Fraenkel i Józef Pinkus. Jest to dzisiejszy zespół szkół medycznych imieniem Janusza Korczaka. Natomiast willa sama w sobie, sama jako obiekt, powstała w 1873 roku. I gdy Samuel dowiedział się o jej wzniesieniu, kiedy zobaczył efekt prac swojego syna i zięcia, na tyle skutecznie wyperswadował im, że jest to zły pomysł, że trzej pozostali jego synowie najpewniej sporządzili plany, zgromadzili materiały budowlane, kupili grunty i z wniesieniem swoich willi czekali na śmierć ojca. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby trzy obiekty typu willa Alberta Fraenkla, Abrahama Fraenkla, Hermana Fraenkla, czyli mówiąc kolokwialnie, froteksowskie przedszkole, restauracja parkowa i Biały Dom wzniesione zostały w przeciągu od 1,5 do 2 lat po śmierci ojca, zaczynając totalnie od zera. Jest to trudne do wyobrażenia sobie, w związku z czym najpewniej byli przygotowani. I rodzi się zatem pytanie, dlaczego Samuel Fraenkel był nie popierał pomysłu wznoszenia willi włókienniczych. Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że związany był z kręgiem Białej Prudnickiej, miejscowości, gdzie jednak duża część, już nie większość w jego czasach, ale duża część mieszkańców była Żydami. W związku z czym zdawał sobie sprawę, że w Prudniku na 18 tysięcy mieszkańców jest około 120 Żydów. Dlatego bał się, że obnoszenie się z bogactwem spowoduje niechęć do diaspory żydowskiej prudnickiej. A jednocześnie był człowiekiem niejako chorobliwie skąpym. Ponieważ co szabat do swojej małej kamieniczki na prudnickim rynku, zgodnie z relacją jego wnuka Artura, zapraszał do siebie wnuków, którym kazał ustawiać się od najmłodszego do najstarszego, natomiast on sam kupował owoc jak na koniec XIX wieku ewidentnie ekskluzywny, bowiem kupował pomarańcze. Pomarańcze dzielił na cząstki i rozdawał wnukom, ale nic w historii nie byłoby szczególnego, gdyby nie drobny fakt, że jedna pomarańcza równa się jeden tydzień, a zatem któremuś z wnuków prędzej czy później zabrakło. Ale cóż, nie ma strachu w naszym fachu, pierwszy, któremu zabrakło, zostawał pierwszym w kolejce w przyszłym tygodniu. Najzwyczajniej w świecie kolejka w pewien sposób się przesuwała. Jednocześnie Emanuel i Józef, którzy wznieśli pierwszą willę włókienniczą w 1873 roku, działali troszkę na zasadzie czarny, biały, ogień, woda. Byli osobami zupełnie różnego pokroju. Józef Pinkus bowiem to człowiek stateczny, ryzykant, ale do tego wszystkiego miłośnik kultury i tradycji śląskiej. Stąd też za jego sprawą willa nazywana była ostoją kultury i tradycji śląskiej. Japońskie brązy, porcelany, fajans, zabytki hafciarstwa i tkactwa śląskiego, śląskie szkła, porcelany i cyna. Do tego wszystkiego wreszcie bezcenna kolekcja judaików, które on kolekcjonuje, a z czasem jego kolekcja wzbogacona zostanie przez gminę żydowską w Białej, która w 1914 roku w wyniku wyjeżdżania Żydów z Białej, opuszczania dawnej gminy żydowskiej, ulegnie samorozwiązaniu. W związku z czym jej dobra gminy żydowskiej w Białej przekazane zostaną gminie prudnickiej, a najpewniej zabezpieczone w kolekcji, którą po Józefie Pinkusie, zmarłym w 1909 roku, odziedziczy jego syn Max. A zatem Józef jest człowiekiem bardzo wysublimowanym, jest delikatnym kolekcjonerem, a pasję kolekcjonerską po nim odziedziczy jego syn Max. Natomiast Emanuel Fraenkel, nazywany najlepszym ze starej szkoły, przede wszystkim był
najdłużej żyjącym Franklem drugiej generacji, ponieważ umiera dopiero w 1902 roku, gdy pozostali umierają w przedziale pomiędzy 1901 a 1909 rokiem. Przeżył ich o ponad 11 lat. Natomiast w samej historii zapisał się, jakby młodzież dzisiaj powiedziała, jako pewnego rodzaju dewiant, ponieważ wyobraźmy sobie normalnego, zdrowego chłopa. Dwie ręce, dwie nogi. I wyobraźmy sobie, że ma starszą siostrę, która nazywa się Cecylia. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić rodzeństwo, ale już gorzej wyobrazić sobie, że owa siostra była jego teściową. A było to możliwe, ponieważ Cecylia wygnana została za bogatego prudnickiego bankiera Markusa Deutscha. Z tego małżeństwa na świat przyszła Emma, która została żoną własnego wuja. Chodziło najzwyczajniej w świecie o kumulację majątku. I żeby było jeszcze ciekawiej, to byli oni niemalże rówieśnikami. Niemalże, mówię z przymrużeniem oka, bowiem dzieliło ich 8 lat różnicy, ale jest to możliwe, że różnica jest tak niewielka, bowiem jeżeli Cecylia była jedną z najstarszych z 14 rodzeństwa, Emanuel był najmłodszym, to de facto pomiędzy nią a nim występowało pokolenie różnicy jak na owe czasy, a zatem ta różnica między siostrzenicą a wujem wyraźnie się wyrównywała. Warto skądinąd w tym miejscu pamiętać, że Samuel Frankel w zasadzie kto zostanie żonami jego synów, było to relatywnie mało istotne. Kobieta, mówiąc kolokwialnie, miała ładnie wyglądać, pachnieć i głupio przy stole nie gadać. Natomiast kto zostanie mężami jego córek, to już było rzeczą bardzo istotną. Ponieważ oczywiście mężczyzna musiał jego córce zapewnić odpowiedni poziom życia. Życie na odpowiedniej stopie. I nie ulega wątpliwości, że Cecylia wyszła dobrze, wychodząc za prudnickiego bankiera Markusa Deutscha. Jednak najlepiej wyszła Dorota, ponieważ ona została żoną Michaelisa Lonsteina, będącego synem Meira Nataniasza Lonsteina, nadwornego bankiera króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III Hohenzollerna, przez co niejako rodzina Franklów spowinowaciła się z finansjerą berlińską w ten sposób, zapewniając sobie łatwy dostęp do kredytu, a co za tym idzie, rozwój przedsiębiorstwa. I wydawać by się mogło, że najgorzej ze wszystkich wyszła Augusta, bowiem Józef Pinkus był pierwotnie zwykłym pracownikiem fabryki, ale ona kochała go, on kochał ją, ona dreptała do ojca, on dreptał do swojego pracodawcy i w końcu Samuel Frankel zgadza się na ślub, który daje asumpt do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Najpewniej kolejną wzniesioną willą włókienniczą była willa Alberta Frankla i Abrahama Frankla, nazywana popularnie willą Maxa Pinkusa. Ponieważ Abraham willę opuszcza w 1903 roku i przekazuje ją Maxowi Pinkusowi za sprawą najpewniej prozaicznej rzeczy, mianowicie Max Pinkus był kolekcjonerem. Kolekcjonował podobnie jak swój ojciec, odziedziczył po nim pasję kolekcjonerską, ale obaj panowie, Józef Pinkus i Max Pinkus, kolekcjonują różne rzeczy. Józef Pinkus kolekcjonuje, nazwijmy to, bibeloty. Natomiast Max Pinkus kolekcjonuje książki. Przez 55 lat życia pozostaje wierny swojej pasji, kolekcjonując największy prywatny księgozbiór tematyczny zgromadzony za życia jednej osoby w dziejach Śląska, nazwany ładnie Biblioteką Śląską. Klucz był bardzo prosty. Chciał zebrać wszystko, co napisali Ślązacy, bądź wszystko, co o Śląsku napisane zostało. W związku z czym gromadzi owe 25 tysięcy woluminów, wszystkie o Śląsku, wszystkie napisane przez Ślązaków, wszystkie w pierwszych wydaniach, w tym wszystkie dzieła jego wielkiego przyjaciela, noblisty Gerarda Hauptmana, który w uznaniu zasług dla sztuki dramatycznej, a w sposób szczególny za naturalistyczny dramatkacze, otrzymuje literacką Nagrodę Nobla w 1912 roku. Warto skądinąd w tym kontekście pamiętać, że Max miał również siostrę. Siostrę, która miała na imię Hedwig.
i ona zostaje żoną Paula Ehrlicha. A Paul Ehrlich, urodzony w Strzelinie w 1908 roku, zostaje pierwszym śląskim laureatem, pierwszym pochodzącym ze Śląska laureatem Nagrody Nobla. Uzyskuje ją za pracę o układzie immunologicznym człowieka, aczkolwiek jemu zawdzięczamy również podstawy stosowane do dnia dzisiejszego w chemioterapii, wyodrębnienie limfocytów, pierwszy nieantybiotyczny lek na kiłę Salvarsan i wreszcie on sam miał hobby. Jego hobby było barwienie rozmazów krwi, ale nie bardzo wiedział, jak i czym to robić. W związku z czym z pomocą przyszedł mu jego teść, Józef Pinkus, który do jego berlińskiego laboratorium dostarczał mu barwniki anilinowe, służące od XIX wieku w procesie farbowania tkanin, w tym dostarcza mu jego ulubioną barwę, a jednocześnie najszlachetniejszą barwę w produkcji tekstylnej, a zatem tak zwaną czerwień turecką. W ten sposób rodzina zupełnie niepozornie przyczynia się do rozwoju nauki światowej, bowiem warto również pamiętać, że sama nazwa rozmaz, którą dzisiaj popularnie stosujemy, została wymyślona właśnie przez Paula Ehrlicha. Jest to nazwa przez niego stworzona. Jego żona Hedwig była w późniejszym czasie właścicielką willi Józefa Pinkusa i Emanuela Frankla, owej pierwszej willi wzniesionej w 1873 roku. A sama willa w tym czasie nazywana już jest nie ostoją kultury i tradycji śląskiej, ale jest nazywana domem gościnnym. Ponieważ zdawano sobie doskonale sprawę w Prudniku, że na warunki XIX wieku nie ma w mieście miejsca, gdzie mogliby godnie przenocować przede wszystkim eksponowani politycy czy sabaryci. W związku z czym ci zatrzymywali się w willi Emanuela Frankla i Józefa Pinkusa. Był to m.in. pruski marszałek von Hesseler, minister spraw wewnętrznych von Hammerstein, czy wreszcie najciekawszym gościem willi był książę biskup Wrocław, kardynał Georg Kopp, który swego czasu przyjeżdża do Franciszkanów pod koniec XIX wieku do klasztoru zakonu braci mniejszych, a ci oferują mu nocleg, jednak ten odmawia, a w pamiętniku zapisuje, że nie godzi się, aby Franciszkanie mieszkali w domu zakonnym przypominającym bardziej gołębnik aniżeli klasztor, co w krótkim czasie powoduje, że asygnuje określone sumy na wybudowanie murowanego klasztoru, który dziś znamy, który dziś widzimy, który do dnia dzisiejszego w Prudniku stoi, bowiem ten wcześniejszy, w którym spać nie chciał, to jeszcze stare zabudowania klasztorne, wzniesione przez franciszkanów alkantarynów, drewniane, z 1852 roku. Dziś rodzi się zasadnicze pytanie, co stało się z Biblioteką Śląską Maxa Pinkusa? Nie wiemy. Wersji zdarzeń jest kilka, natomiast nie ulega wątpliwości, że po II wojnie światowej uległa ona zniszczeniu, rozpierzchnięciu, bądź gdzieś jest, ale czujnie skrywana, a być może prywatny kolekcjoner nie ujawnia się z posiadaniem bezcennego księgozbioru, który po śmierci Maxa w 1935 roku został podzielony i część poświęcona Hauptmannowi, tzw. Hauptmanniana, przekazane zostały do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Natomiast część pozostała przekazana została do tworzącej się Górnośląskiej Biblioteki Krajowej, wówczas znajdującej się w Raciborzu, następnie przeniesionej do Bytomia, a z Bytomia do Katowic. Dziś Górnośląska Biblioteka Krajowa czy księgozbiór do niej niegdyś należący wchodzi w skład katowickiej Biblioteki Śląskiej.